Siemaneczko, jak obiecałem, tak zrobiłem i dziś krótki odcinek pokazujący, jak sobie radzić z nadmiernymi temperaturami w Dellu Latitude 5300, a także zasadniczo każdym innym zbudowanym w oparciu o podobną konstrukcję. Jest to tak naprawdę modyfikacja mojego autorskiego pomysłu, nigdzie czegoś takiego wcześniej na necie nie znalazłem, może komuś z Was się przyda. Naprawdę możecie liczyć na bardzo fajne efekty, więc nie przedłużając, zaczynajmy. No i witajcie, słuchajcie, jak na ostatnim filmie pokazałem Wam Latitude'a 5300, wspomniałem, że ma on problemy z wysokimi temperaturami. Jak wiecie, jak też wcześniej wspominałem, bardzo lubię wyzwania, więc zająłem się tym tematem. Co za tym idzie, zrobiłem tutaj delikatną modyfikację układu chłodzenia, w żaden sposób nie ingerującą tutaj w oryginalny układ chłodzenia, jak też w żadne inne rzeczy i komponenty na płycie głównej, czy też obudowie tego laptopa. Więc nie przedłużając, już Wam mówię, o co chodzi. W pierwszym sorcie pomyślałem sobie, że tutaj pasowałoby coś dołożyć z racji tego, że jak zdążyliście słusznie zauważyć, ten laptop ma bardzo, ale to bardzo skromny układ chłodzenia i tutaj niewiele w tym temacie da się zrobić, nawet po zastosowaniu ciekłego metalu, jakby kubatura tego układu chłodzenia jest na tyle mała, że nie jest w stanie odprowadzić szybciej i więcej tej energii cieplnej z tego procesora. Co za tym idzie, postanowiłem tutaj pójść w delikatną modyfikację. Miałem też na uwadze, żeby, jak wcześniej wspomniałem, w żadnym wypadku nie naruszyć tutaj integralności tego układu, jak też niczego na płycie głównej. Po pierwsze, ze względu na to, że ta sztuka jest jeszcze na gwarancji, a po drugie, no kurczę, gdyby ktoś poza mną chciał coś takiego wykonać, pewnie też nie chciałby tutaj niczego szlifować, przerabiać czy kombinować tak, ażeby coś tu zmieniać. Więc nie przedłużając, w czym rzecz. Biorąc pod uwagę, jak to tutaj jest skonstruowane, czyli mamy zaciąg powietrza od spodu, wylot powietrza od tyłu, postanowiłem tutaj iść za ciosem tej konfiguracji i w pierwszej sorcie znalazłem sobie ze starego laptopa retro kawałek miedzianej blaszki. Jak widzicie, zrobiłem sobie to w ten sposób. Przyłożyłem sobie tutaj na termalpadach ładnie, jak widzicie na zdjęciu, tą blachę do heatpipe'u. Następnie porobiłem kilka otworów nad samym wentylatorem celem schładzania aktywnie tej właśnie miedzianej blachy i dało mi to już fajne rezultaty. Natomiast idąc dalej, postanowiłem, że spróbuję czegoś jeszcze poważniejszego, więc zakupiłem sobie na znanym portalu aukcyjnym kawałek miedzianej blachy grubości 1 mm. I powiem Wam szczerze, że jest to taki maks, na jaki możecie sobie pozwolić w przypadku tak cienkiej konstrukcji, ponieważ powyżej 1 mm nie jest już możliwe zamknięcie dolnej obudowy. I jak widzicie, zrobiłem sobie pierwsze szablon kartonowy. Z tego szablonu zrobiłem sobie wzór na blaszce miedzianej. Sam ten później szablon nakleiłem na taśmie dwustronnej. I postępując po kolei, czyli wyciąłem sobie brzeszczotem całą blaszkę, jak widać na zdjęciu. Następnie wziąłem sobie tą blaszkę po wycięciu, obrobiłem dremelem, jak widać na zdjęciu. A następnie powierciłem sobie żądane otwory. Po montażu w laptopie uzyskaliśmy temperatury, które są naprawdę satysfakcjonujące i pozbyliśmy się całkowicie throttlingu termicznego. Spójrzcie tutaj, jak to wyglądało podczas testów obciążeniowych Prime. Tutaj temperatury naprawdę, biorąc pod uwagę tą konstrukcję i biorąc pod uwagę, jak to wyglądało na początku, jest sztos. Zobaczcie sobie, jak to tutaj na żywo funkcjonuje w takim laptopie. Całość tutaj jest, jak widzicie, bądź nie widzicie, pod tymi finami. Natomiast ja sobie tutaj pozwolę rozkręcić Wam tą pokrywę i pokazać, jak to funkcjonuje. Całość tego radiatora jest w tej chwili przymocowana do... Znaczy może nie przymocowana, ona jest położona na heatpipe i temperaturę odprowadza nam pasta Thermal Grizzly, jak widzicie tutaj na tym zdjęciu.
i bardzo dobrze daje sobie z tym radę. Jak widzicie, po samych temperaturach. Sam laptop jest bardzo fajnej konstrukcji, ponieważ ma klapę serwisową, a tą klapę serwisową ściągając, dostajemy się do całego tego układu. Trzeba tutaj tylko uważać, żeby nie naruszyć żadnych zatrzasków. Ja sobie tutaj zapomniałem o jednej śrubce. Już sobie tutaj odkręcę. I spójrzcie, jak to tutaj funkcjonuje. I mamy tak. Mamy tutaj tą blaszkę. Blaszka jest na paście. Co za tym idzie, jak widzicie, ona tutaj nam się przesuwa. I blacha jest tutaj dociśnięta pianką. Pianka jest na taśmie dwustronnej, a piankę dociska obudowa. Całość tutaj działa naprawdę cuda, biorąc pod uwagę, jak to wyglądało na początku, i robi mega robotę. I tak naprawdę jest to coś, co możecie sobie zastosować w każdym laptopie, który jest zbudowany w oparciu o podobną konstrukcję i robi naprawdę fajną robotę. Jeszcze raz powtarzając, wiem, że się powtarzam, ale to naprawdę tutaj czyni cuda. Więc jeżeli macie problemy z termiką w swoich laptopach, a chcecie sobie w jakiś sposób tutaj temat ogarnąć tak, żeby było lepiej niż to przewidział producent i jednocześnie nie przeszkadza Wam, że dołożycie sobie w okolicach 60-70 gramów ciężaru do całej konstrukcji, tą modyfikację z całego serca polecam. Nie integruje tutaj w żadną kwestię konstrukcyjną, nie narusza tutaj niczego. W każdej chwili możemy sobie to zdjąć, możemy sobie zczyścić pastę i wygląda jak oryginał. A robi nam fantastyczną robotę w termice. A pamiętajcie, termika w laptopach jest najważniejsza. Co Wam da wysokie taktowanie, jak ono potrwa parędziesiąt sekund, a później będzie trotlować w dół. Takie coś w wielu przypadkach rozwiąże Wam całkowicie ten problem. I co? Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia, jednocześnie biorąc pod uwagę, że jest to kanał głównie poświęcony laptopom retro, jak najbardziej zapraszam. Możecie subskrybować. Sekcja komentarzy jest Wasza. Powiedzcie, co Wy myślicie o tej modyfikacji, a może macie jakieś lepsze modyfikacje. Może podsuniecie mi jakiś pomysł, którego jeszcze nie wykorzystałem. Będę naprawdę zobowiązany, ponieważ lubię eksperymentować. Na ten moment z mojej strony tyle. Dzięki, cześć.